Okej, cześć Wam. Dzisiaj mam wolne i tak jak obiecałem Wam, nakręcę drugą część filmiku o tym tutaj takim pędzelku z włosiem z włókna szklanego, tak to się nazywa. Tylko jeszcze sobie poprawię kamerkę taką prawo to jest lewo. Przekształcanie w poziomie. Tak, do góry i... Okej, teraz wygląda dobrze. Kupiono w GoTroniku za 20 chyba 8 zł. Jest jeszcze drugi. Wersja droższa za 35, różni się tylko producentem, to samo, bo prosiłem panią, żeby mi dała dwa te pędzelki. I dzisiaj pokażę wam to pod mikroskopem na przykładzie takiej płytki uszkodzonej z telefonu. Próbujemy sobie, jak widzicie, już tutaj zdrapywałem dwa, ale teraz zobaczymy sobie to pod mikroskopem. Tu mam jeszcze następne pola, które będę mógł sobie odsłonić. No i sprawdzimy taki mały patencik. Powiem wam, że tu nie mam gdzieś układu. Aha, tutaj. Dobra, tu nie ma układu i zobaczymy, co się stanie, jak będziemy drapać taki układ, czy na przykład uszkodzimy pada, czy nie, czy go wyrwiemy. Także ja teraz się przełączam pod mikroskop i sobie troszeczkę pooglądamy to z bliższej odległości, powiększenia większego w ten sposób. Najpierw może zobaczmy sobie pod lupę. Ja sobie już teraz troszeczkę światło poprawię. Mogę zdjąć telefon z lampki i dam lepsze oświetlenie. W zasadzie to jeszcze. Okej, takie już powinno wystarczyć. Przyjrzymy się najpierw temu. Nie wiem, jak to teraz powiedzieć poprawnie. Włóknie szklanemu, no w ten sposób, temu włóknu szklanemu. Powiem wam, że czasami trudno jest tak odmienić niektóre nazwy. Zobaczymy sobie po prostu włókno szklane z bliska, które nam właśnie będzie to czyściło. Ja sobie jeszcze tu powiększę trochę obraz. Wow, czad, 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 czad. Tak to wygląda mniej więcej. Te włókno szklane. Widać, że tu jest bardzo, bardzo dużo takich cieniuteńkich niteczek. I ktoś, kto zauważył już na poprzednim filmiku, jak pokazywałem tego gościa, który czyścił tym włóknem szklanym, że strasznie się jakby to dostają takie końcówki małe, nie? I to właśnie to ścieranie tego włókna. Zostają takie maluteńkie kawałeczki tego włókna na płytce, którą tam będziemy sobie robili. Dobra, ja teraz zobaczmy sobie w ogóle napis, jak będzie pokazany na tym pędzelku. Made in Germany. Zobaczmy sobie teraz ostrość, bo to jest chyba wyżej trochę. Dobry jest ten mikroskop Diinie. Się ciągle nim jaram, no ale dobra. Zobaczmy sobie płytkę i najpierw sobie odsłonimy. Może troszeczkę zmniejszę powiększenie, żeby było więcej tego obszaru roboczego. Ok. I widzicie, że tutaj już coś się bawiłem tam na początku, żeby odsłonić te pola. Teraz sobie odsłonimy, ja sobie dam w ten sposób, będzie mi wygodniej po prostu pod ręką. Spróbujemy sobie odsłonić te wszystkie tutaj już polece. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja się będę starał patrzeć tylko pod mikroskop, właściwie w OBS-a się patrzę. Powiem wam, że ta końcówka jest no troszeczkę duża. Szkoda, że nie ma na przykład wersji właśnie 1 mm. Ale to odsłania ścieżki perfekcyjnie. Znaczy perfekcyjnie, no super sprawa. Widzicie? A wyobraźcie sobie to, że macie takie coś pod mikroskopem stereoskopowym, nie cyfrowym. Wtedy kontrolujecie to jeszcze lepiej. Już troszeczkę tej farby zeszło, jak widzicie. Nie ma najmniejszego problemu z usunięciem tej farby. I teraz sobie
Pomyślcie, ile musielibyście czasu włożyć w to, żeby, no żeby tak ładnie chyba odsłonić to wszystko, używając jakiegoś nożyka. Mogą, kurczę, ostatnio zostawić i wziąć nożyk dla porównania, jakbym nożykiem. Zresztą zobaczymy sobie jeszcze coś może innego. Jak widzicie, strapałem wszystko. Widzicie? Odsłonięte są te pola. Teraz mogę pocynować je na przykład. Oczywiście trzeba by było sobie troszeczkę to wyczyścić przed taką operacją. Ja tutaj tylko szczoteczką wezmę, usunę ten tą farbę, która zeszła. Coś pięknego, coś pięknego. Naprawdę, to jest zarąbista sprawa. Zresztą zrobimy sobie małego testa. Zrobimy tak jak Chińczyki. Kurczę, jakby może to oświetlenie tak jakoś dał, żeby lepiej było widać. O, widzicie? Położenie oświetlenia ma bardzo duży wpływ, znaczy kąt oświetlenia, na to, jak widać napisy na układach. Patrzcie, tu jest jakiś układ i teraz spróbuję zrobić tak jak Chińczyki. Może oni też robią takim włóknem szklanym, że zamazują nazwę układu, żeby nam utrudnić rozpoznanie, co tam w jakimś urządzeniu siedzi. I zobaczymy sobie, jak co się stanie, jak tym pędzelkiem będę szorował po tym układzie. Czy da się w ogóle? No, powiem wam, że nie jest takie proste z układu, bo on jest jednak. Tu musiałbym już bardziej użyć jakiegoś wiertła frezu, ale za to fajnie odsłania te litery. Działa to w drugą stronę, niż się spodziewałem. Serio wam mówię. A tutaj na górze jeszcze słabo widać ten napis, także zobaczymy, czy on. A może ja teraz wyczyściłem go? Doczyściłem go i dlatego tak mi fajnie odsłoniło. Dobra, teraz wezmę szczoteczkę. Przeczyszczę. Słuchajcie, wygląda na to, że ja ten układ teraz doczyściłem. Bo tych napisów było co ledwo widać. A to jest genialne. Szkoda, że nie mieli wkładów na stanie, kurczę. Bo jak będę tak szorował takie układy, to podejrzewam, że. No nie, w sumie on jest długi, to musiałbym chyba setki takich układów tak poszlifować. Genialna sprawa, patrzcie, jak odkryło napisy pięknie. SanDisk SD. A zobaczmy sobie jakiś taki malutki układ. A tu widać wszystko ładnie. Tu też to szkoda szorować. No na pewno nie używał tego do czyszczenia raczej takich gniazd, które na przykład wtyka się ekrany LCD albo coś innego. Ale spróbuję, zobaczę co w ogóle, czy uszkodzę go. To mnie najbardziej interesuje. Jakbym chciał przeczyścić piny takiego gniazda takim czymś. Wygląda to może na pierwszy rzut oka tragicznie, ale wydaje mi się, że bez problemu. Jeszcze tak bokiem. Słuchajcie, chyba odkryłem nową jakość. W elektronice, w stosowaniu różnych. Ładnie. Nawet nie uszkodziło tego samego gniazda. Widać, że jest czymś tam szorowane. To jeszcze jakby użyć izopropanolu, to by jeszcze ładniej to doczyścił. Nie, powiem wam, że jestem mega, mega pozytywnie zaskoczony. Zobaczmy sobie takiego. Tutaj nie wiem, co to jest, kondensator czy co tam. Co się stanie, jak będę po nim drapał tym pędzelkiem? No, słuchajcie.
To jest dobre, naprawdę. W sumie nie wiem, czy go uszkodziłem w jakiś sposób, czy... Ja pierdzielę, patrzcie na to. Właśnie teraz sobie popatrzyłem na pewien element. Grot. Czy można czyścić takim włóknem szklanym groty? To jest nówka sztuka, kupiona, nawet jej nie używałem, bo będę ją używał, wiecie do czego? Do tego złącza w HDMI PS4. Ale ja mam tutaj groty stare, które używałem. I zaraz wyciągnę kilka. Już jest pierwszy. Zasyfiony. Jeżeli uda się doczyścić groty tym, to to będzie świetne narzędzie do ogarnięcia grotów przed jakimś tam poważniejszym lutowaniem. Tu jest trzeci grot. Co tu jeszcze mamy? Czwarty. Piąty. Zobaczcie, ja tutaj powyciągałem groty różne. Ja pierdzielę. To jest czarny 900MK, także on jest nówka, nieużywany, go sobie odłożymy na bok. Może ja zrobię w ten sposób. Układam je tak. Poleciały mi, o cholercia. Da się tu zmieścić tutaj? Jeszcze piąty. Jeszcze piąty. Tu mam raz, dwa, trzy. 4, 5. Dobra, ja spróbuję pierwszego wziąć grota. Będzie nim ten mój ulubiony grot, który kupiłem w Gotroniku właśnie. Boję się troszeczkę, że może takie włókno uszkodzić tą powłokę, która jest na grocie. Wiecie, o co mi chodzi? Ale powiem wam, że... Chyba tragedii nie będzie. Tutaj nawet za bardzo nie było co czyścić, ale za to mam takiego bardziej czarnego. Widzicie, tu mam te pole. Nie ma dobrego takiego oświetlenia, które by pokazywało. Tutaj to jest ta powierzchnia, do której się cynat przykleja. Jest super elegancka. Ale na przykład tutaj widzimy, że mamy taki czarny nalot. Ja to czyściłem w ten sposób, że kiedyś brałem nożyk tapetowy. Czyściłem w ten sposób, ale wydaje mi się, że tym włóknem szklanym jest o wiele lepiej to czyścić. Przede wszystkim wygodniej i dokładniej. Widać, że pod tym grotem jest mnóstwo już brudu, który z niego zszedł. Zaczyna on wyglądać... Wow! Powiem wam, że to jest genialne. Dobra, się będę próbował patrzeć na ekran. Czyżby to był przełom? I to dzięki temu filmikowi, który oglądałem na YouTubie, że tam gościu właśnie używał czegoś takiego i to mnie tak zaciekawiło, że wiedziałem, że muszę mieć takie coś na swoim amatorskim warsztacie. O, właśnie dostałem odpowiedź od Ravena. Bo dokładnie pisało pod filmikiem z tym pędzelkiem, żeby wytestować go na żywym organizmie. Ja się zapytałem, co masz dokładnie na myśli na żywym organizmie? No nie wiem, czy zrobić sobie, nie wiem jak to się mówi, pedikur? Paznokci? No zarysuję paznokcie. To ci powiem tak od razu, jeżeli by to będziesz oglądał, panie Raven. To paznokcie można tym porysować, no. Na szczęście i tak to szybko się zajdzie, także. Powiem wam, że poczyściłem troszeczkę ten grot.
Staram się jak najlepszą tutaj jakość ustawić. Nie jest źle, nie jest źle, naprawdę. Sobie wezmę na chwilę tylko tak poza kadr. Kurczę, widać różnicę. Ja teraz mam na oświetleniu 2400K, także ta biel nie jest taka fajna, jakby to, o tutaj, jakby to się chciało mieć. Ten jest totalnie zanieczyszczony. Usuwam te tlenki brudu, czy jak to tam się nazywa. Z tego też schodzi mnóstwo syfu. Myślę, że taki jeden pędzelek do grotów. Albo nawet, wiecie co, o czym sobie jeszcze pomyślałem? O mini szlifierce i po prostu z jakimś takim, z jakąś taką końcówką. Są takie szczoteczki z włóknami z mosiądzu czy tam z czego. Też można nimi ogarnąć takie grotowe sprawy. Ale widać, że to te włókno szklane, no naprawdę czyści grota. Czyści grota z tego nalotu. Już trochę mi się nawet zjechało. Widzicie? Ha. No. No powiem wam, że no wkład kosztuje 6, chyba 80 czy 30. 6 zł i 80 groszy. Chyba dokładnie tyle. Także warto od razu zakupić sobie przynajmniej z dwa wkłady. Bo już na przykład na takim czyszczeniu grotów takie włókno szklane się zużywa szybko. Ale za to grot jest pierwsza klasa. Ładnie doczyszczony jeszcze go pędzelkiem przyczyszczę z tego syfu. Fajnie, ładnie, ładnie. Został mi, aha, jeszcze dwa groty. Już tak ja sobie troszeczkę wysunę te włókno. Tu mam taki cienki. Końcówka już jest też czarna. Zobaczymy, co to będzie po czyszczeniu. Czekajcie, może ja spróbuję tak trzymać ręką mocno, ustawię jak najlepszą ostrość. Okej. Ale widzicie, jaki ten grot ma to wgłębienie? Powiedzcie mi, zastanawialiście się, dlaczego ono jest? Jest specjalnie zrobione? Czy po prostu gdzieś jakiś błąd przy produkcji? Ładnie teraz tego grucika doczyściło. Powiem wam, że teraz pięknie go doczyściło. Kurczę, to nie będzie tak dobrze widać. Pięknie, że tak to nazwę. Super, ta końcówka jest teraz taka, jaka powinna być. I ostatni grot, jaki mam, to już jest totalnie taki szpikulec. Aj. On jest w miarę czysty, z tego co tu widzę. Ale też go troszeczkę doczyścimy. Czego by nie? Żeby nie był smutny. Dobra, słuchajcie. Ja wam pokazuję to, jak to działa, ale jeszcze wam powiem, że to jest. Dzisiaj będzie pierwszy filmik. Jeszcze chyba dzisiaj nagram jeden filmik pokazujący fajny bajer, który sobie też kupiłem w Gotroniku. I może go później troszeczkę nakręcę. Jest 16:39. I jak widzicie, taki pędzelek z włókna szklanego bardzo się przydaje. Jeszcze wiecie co? Sprawdzimy sobie
To jest taka końcówka od zamka. Czy usunie mi farbę z tego zamka? Podejrzewam, że usunie. Dostaniemy się pewnie do... materiału, z którego jest to wykonane. Chociaż powiem wam, że... to jest jakiś stop aluminiowy. Widać, że już takie przebarwienie, także... Dobra, nie będę katował tego pędzelka, bo troszeczkę mi też szkoda na takie rzeczy robić. Nie wiem, czy by dało na przykład radę czyścić takie jakieś końcówki drutów. Słuchajcie, też można... Ja pierdzielę. Patrzcie, można takie druty szedł na przykład lutowaniem sobie wyczyścić takim pędzelkiem i wtedy będziecie mieli jakość połączenia, że tak powiem, pro. No, super sprawa. A wiecie, o czym jeszcze pomyślałem? Ja teraz czyszczę ten kabelek tym włóknem. I po oczyszczeniu moglibyśmy sobie porobić takie druciki do lutowania, nie? Już takie, które by na przykład od razu się cena łapała, bo podejrzewam, że jak usuniemy tą całą powłokę, która jest na tym druciku miedzianym, to wtedy lepiej cena się trzyma. Genialne. Kolejne zastosowanie, które tak tutaj mi wpadło przy okazji, żeby wam pokazać. Jeszcze co wam pokażę? Pokażę wam z kartą SIM na przykład. Ale mam tutaj teraz nabrudzone od tego. Trzeba będzie to posprzątać. Jeszcze przydałby się taki malutki odkurzaczek, żeby można było posprzątać sobie ze stołu jakiś bajzel. Tutaj też odkryjemy. Wow. Patrzcie, jak to schodzi. Mam teraz te wszystkie piny. One teraz będą się... Podejrzewam, że to nadaje się też zarąbiście do czyszczenia różnych takich złączy. Dajmy na to od baterii. O, tak jak mamy tutaj, nie? W takiej płytce złącz od baterii. Czasami wiemy, że była jakaś korozja. Możemy sobie takim pędzelkiem tą korozję usunąć z jednej i z drugiej strony, poprawiając tym samym połączenie z baterią. Zarąbista sprawa. Zarąbista sprawa. Polecam, polecam. Jeszcze jak ktoś jest cierpliwy, to może sobie zamówić z AliExpressu. Także będzie miał taniej, ale będzie dłużej czekał. Co by wam tu jeszcze pokazać ciekawego? A tu jest jeszcze jakiś... Aha, to mi odpadło od spodni. Tu też będzie pewnie jakiś aluminium albo jakiś stop. Dostajemy się już do materiału, z którego jest wykonane kółeczko. No, dziwo, jest to nie aluminium, ale jakiś stop taki miedziano-podobny. Albo mi się wydaje. W każdym bądź razie kolor ma bardziej taki... Nie, to jest jakiś metal. Najtańszy. No i końcówka oczywiście już jest paprana od tej farby. Teraz mogę sobie pomalować coś. Chociaż nie. Okej. No dobra. Co by jeszcze na tej płytce tutaj można było pokazać? Pokazałem wam jak... właśnie, nie pokazałem wam jednej bardzo ważnej, fajnej, ciekawej rzeczy. I to już na końcu teraz wam pokażę,
Co się stanie, jak będziemy? Gdzie to jest? Po tej stronie to jest. Ok. Drapali takie tutaj połączenia. Czy uszkodzę ścieżki? Czy oderwą się jakieś pady? Nie będę się teraz tym szczypał, także patrzcie, jak to będzie wyglądało. Naprawdę mocno to naciskam. Bardzo mocno tu już zahaczyłem o jakiś rezystor. To jest, wyobraźcie sobie, że to jest gdzieś tak mniej więcej 7 na 7 mm. A jak będę w jedną i w drugą stronę szorował. Dobra, ja się postaram odsunąć całkiem tą farbę, tak żeby było widać te ścieżki do tych kwadratowych tych. Jeżeli nie uszkodzi się ani jeden pad, który tutaj jest, to będzie najlepszy test do potwierdzenia, że godne jest polecenia. Godne jest polecenia ten pędzelek. Ale ja tu już szuruję, muszę wziąć szczoteczkę, żeby to. Nic. Nic, ani jednego pada uszkodzonego. A najlepiej to robić na takich układach, płytkach. W jedną stronę. Tak o. Bo wtedy mamy najmniejsze ryzyko uszkodzenia tego wszystkiego. Nie, powiem wam, że to jest kosmos. Nie złapałem się w kadrze. Ja nakrzaniam tym pędzelkiem po tej płytce mocno naciskając. Tu już po boku w ogóle też odsłoniłem. Ja pierdzielę jeszcze tutaj po tej stronie. Staram się jakoś bardziej dojść. Nic nie jest uszkodzone, ani jeden pad. Są odsłonięte wszystkie. Pióro mojej nimfy. No jak się tłuką nieraz w klatce, to lecą te pióra naokoło wszędzie. Nie no, pięknie. Popatrzcie się, nic nie uszkodziło. Każdy tutaj ten pad jest cały. Daje do myślenia? Daje. Kurczę, to naprawdę duże pole do popisu takim pędzelkiem. I na pewno dużo jest sytuacji, w których możemy zaryzykować dużo, ale zyskamy jeszcze więcej. Bo teraz, jeżeli chciałbym polutować ten układ, no myślę, że bez problemu bym wszystko osadził. Tylko kwestia, widzicie, nie byłoby już nigdzie zwarcia, bo to nie może być zwarcie. Każda ścieżka jest pokazana, gdzie i jak idzie. Przez które piny nawet, ale to jest pięknie tutaj pokazane. Zobaczcie, ja wezmę tego malutkiego grota. Jak macie tutaj na przykład wchodzi ścieżka w ten układ, nie? Które te tu i tu są te wszystkie połączone z tą. Tutaj też wchodzi na dwa piny. A gdzieś od jakiegoś, nie, tu nie ma akurat żadnego tutaj rezystora. Widzicie, tutaj jest jedna, druga, trzecia. Można odtworzyć. Załóżmy, nie miałbym tutaj tego pada albo na przykład tego. No to możemy zrobić jakiś tam myk, który. Który nam właśnie sprawi, że odtworzymy jakieś połączenie. Super sprawa. Ok, ja na tym zakończę filmik. Myślę, że pokazałem wam kilka fajnych, ciekawych rzeczy z grotami, z płytką, z drucikiem. Co tam jeszcze można wymyślić, to nie wiem. Tylko ogranicza nas nasza własna wyobraźnia i
pole warsztatowe, że tak się wyrażę. No i tyle, i polecam w 100% taki pędzelek. Przydaje się, jest bardzo fajną rzeczą w takim warsztacie dla, jak dla mnie, amatora elektronika, że tak to powiem. Także trzymajcie się, pozdro.